Siemanko, miłośnicy detailingu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę o czyszczeniu folii. Chodzi tutaj m.in. o zagadnienie, czy folię na samochodzie można polerować. Tu mamy pacjenta, który, nie chciałbym tego nazwać, jest zaniedbany, ale po prostu stoi w takich warunkach, że ta folia się troszeczkę mocno zabrudziła. Tak, mocno zabrudziła. Jest to biała folia, jest to White Gold Sparkle z palety 3M, seria 2080, jak najbardziej bardzo ładna folia, tylko że też jest właśnie podatna na zanieczyszczenia, tak jak w przypadku każdej innej folii. To nie jest tak, że okleimy sobie auto folią i po tej folii będzie tam na woda, czy ten brud ładnie spływał. No nie, folia jest też porowata, ona się wulkanizuje i ten brud potrafi wnikać głęboko w tą folię. No, że czasami, a nawet dosyć często jest tak, że po prostu nie możemy tego domyć. Tutaj mamy akurat folię, tą White Gold Sparkle, tak jak Mateusz powiedział, ona jest błyszcząca. I tutaj powiem śmiało, że możemy ją spolerować. W przypadku folii satynowej, czy też folii matowej, zmienia się ten odcień. Zmienia się odcień, w szczególności na czarnym macie robi się satyna. Tak, robi się satyna i też robią się smugi od maszyny, także jednak właśnie jeżeli chodzi o maty i satyny, to proponowalibyśmy się wstrzymywać z polerowaniem, z czyszczeniem właśnie w ten sposób. Powiedz mi, Mateusz, ilu my klientów już mieliśmy, którzy myślą, że folia wrappingowa, mylą to troszeczkę z folią PPF? Sama w sobie folia w jakimś stopniu zabezpieczy nam ten lakier pod spodem, ale też nie jest folia pancerna, po prostu też powstają na niej odpryski i zarysowania. Jest to troszeczkę inaczej niż w przypadku lakieru, bo folia jednak pod wpływem ciepła gdzieś potrafi tam w pewnym stopniu się zregenerować. Czy to jest folia PPF, która naprawdę te wartości ma dużo wyższe niż na przykład folia wylewana. Tutaj mamy ten plus, że folią wrappingową zmieniamy wizerunek samochodu. W przypadku folii PPF możemy zmienić wizerunek pod tytułem zrobić satynowy albo matowy z koloru oryginalnego. Nie no, przecież mamy jeszcze różne odcienie czarnego, tak, mamy czerni, jeszcze perły czy coś, no jest kilka. Jest, ale chodzi mi o to, że dalej kolorem bazowym, oprócz tego, że zmienimy to na czarny, jest zawsze kolor samochodu. Tutaj możemy sobie dowolnie zmieniać ten wizerunek, ale jakby nie patrzeć, ta folia nie ma takiej odporności jak folia PPF. No, nie takie zadanie ma spełniać te samochody. No, sama gwarancja na folię PPF producenci dają, dystrybutorzy praktycznie dają 10 lat gwarancji na sam produkt, a w przypadku folii właśnie wylewanych jest to około 5 lat. No Mati, przejdźmy teraz do samochodu, pokażemy dlaczego tu jest tak duży problem na tym samochodzie i dlaczego zdecydowaliśmy się zrobić ten odcinek dla Was. Jak widzicie, maska wygląda tak, no ona wygląda jakby była brudna, ale tak naprawdę, o, właśnie Dawid, nawet ona jest, nawet ręka pod, nawet słychać pisk pod dłonią, no ale niestety ten brud powierzchownie tylko schodzi. On jest już raz umyty ten samochód i teraz właśnie Mateusz sięga po pianę i pewnie po gąbkę. Ty wypuściłeś całą pianę? To był moment. No dobra, ale trochę mamy, tak? Jest tu piana aktywna pH, pamiętasz? Neutralna. Neutralna, to jest ta jeszcze... Nie. Wiesz co, tutaj jest... tak, to jest neutralne pH, ale jest to... Nie jest taka typowa piana aktywna, tylko to jest po prostu produkt do usuwania filmu drogowego, czyli tak zwany Traffic Film Remover. Czyli powinno to teoretycznie zejść. Właśnie, powinno teoretycznie zejść, ale zaraz zobaczycie, jak się zachowa tak zanieczyszczona folia. Rękawica z mikrofibry. Szampon w wiaderku, mamy szampon Shampoo Plus Ultra Coat z lekko kwaśnym odczynem. I mogę sobie trzeć. Środeczek też przejeżdżasz jeszcze? Mogę przejechać. Przejść, bo na środku będzie chyba najbardziej widać to, jak ta folia jest brudna i gdzie jest problem. Zobaczcie, rękawica nie jest w stanie tego domyć, ale jak palcem zrobię przejazd, no to faktycznie ten brud troszeczkę schodzi. Na mokrym też nie, tylko na sucho. Tylko na sucho, no. Palcem mogę sobie... To jest pusty brud. Większe tarcie, no. O. Nie chcę schodzić. Takie rzeczy nie dzieją się tylko na foliach, takie rzeczy też potrafią się dziać po prostu na lakierach. Jeżeli auto nie jest systematycznie myte, jest zapuszczone, stoi w krzakach, czy na przykład nawet w garażu długo jak stoi, albo pod chmurką, no to później mamy takie efekty. I nawet samo umycie tego samochodu nie zda żadnego rezultatu, dlatego polerowanie nie jest tylko po to, żeby usunąć rysy, tylko także po to, żeby odświeżyć gdzieś właśnie folię, czy tak na przykład lakier. Mam już przygotowaną maszynę, mam na niej pada, no pad nie musi być świeży, mamy to czyścić,
weźmy pod uwagę to, że ten pad będzie się brudził, też należy go czyścić. Ja sobie przygotowałem też pad washera i przygotowałem sobie F6, Fine Cut'a firmy Kochshemi. Zrobię to na jeden przejazd i powinno wystarczyć. Także jeżeli chodzi o to, że folii nie można polerować, to jest bzdura. Można to polerować, ale nie po to, żeby usuwać rysy, tylko po to, żeby tą folię dobrze wyczyścić. Pasty malutko, nawet nie trzeba 5 groszków, wystarczą 3. No to można zaczynać. Trochę sobie rozmażę. Od razu mam ustawioną trójeczkę. Tyle wystarczy, tak się czyści folię. Folia jest czyściutka, zresztą zaraz zdejmiemy folię, zobaczcie sobie, jaka jest różnica. Taśmę znaczy się. Taśmę. Zdejmuję. Zobaczcie jeszcze przy okazji, jak wygląda pad. I to jest tylko jeden przejazd. Zauważcie, że Mateusz dosłownie po jednym przyjeździe zdejmował ten cały brud, który jest na masce. No tutaj, no nie no, wygląda to... Nie no, jeszcze trzeba dotrzeć pastę. Nie muszę chyba mówić, że naprawdę... Różnica jest spektakularna, jeżeli chodzi o czyszczenie. Jeszcze raz podkreślę, że to nie chce schodzić. Coś tam się marzę, no ale tyle razy myte. Jest różnica. Tak na szybko przykleiliśmy jeszcze kawałek czarnej folii, żeby pokazać wam właśnie, jak wygląda czarna folia w macie po polerowaniu. W macie, powtarzam. Zobaczcie, nie udało mi się doczyścić pada, będę musiał się bardziej do tego przyłożyć. No ale dobra, na taki kawałek wystarczy. To jest to, co powiedziałem na początku. Z matowej folii zrobiła się satynowa mat i jeszcze tutaj dotrze pasta, aczkolwiek to mało da. Mikrofibrą. Jedna sprawa, że właśnie z matowej folii zrobi się satynowa, a druga sprawa jest taka, że tutaj mamy mały element. Czyli tutaj nie widzimy, jakby to wyglądało na całym samochodzie, ale jeżeli byśmy matowali całą folię matową, no to nie to, żebyśmy mieli taki połysk właśnie jak w tym przypadku, gdzie było polerowane, to jeszcze dodatkowo byłyby smugi, które by po prostu... Ta czerń na tej folii nie byłaby taka równa, jak w przypadku tej folii niepolerowanej. I ten odcinek jest odpowiedzią na niektóre wasze pytania, które dostajemy na Facebooku, czy też Instagramie. A propos, macie to tutaj wyświetlone, możecie zajrzeć, napisać, tam próbować się z nami skontaktować i uzbroić się troszeczkę w cierpliwość. Powinniśmy odpisać generalnie. Jak nie odpiszemy od razu, no to odpiszemy za jakiś czas. Tak, ale to jest właśnie odpowiedź, bo pytaliście, mamy taką folię zoksydowaną, kupiliśmy taki samochód, to jest brudne i tak dalej, co z tym zrobić, czy to można polerować? My jesteśmy zdania, że można. Można, tak, jak najbardziej można. To nie jest pierwsza folia, którą polerujemy i do tej pory, oczywiście, to jak już powiedzieliśmy w trakcie odcinka, w trakcie pracy, że jednak matowych folii i satynowych nie powinno się polerować, ale z błyskami jak najbardziej. Nie mieliśmy do tej pory problemu przy czyszczeniu właśnie w ten sposób, a efekt jest jak najbardziej zadowalający. No i chyba to... To tyle na dzisiaj. Jeszcze tylko, Mati, bym dodał dla osób, które nie chcą mieć takiego efektu, co robić, jak dbać o tą folię i czym przede wszystkim zabezpieczać tą folię, żeby pozbyć się takiego ubocznego efektu filmu drogowego, który osiada, wnika w te pory folii i mamy taką sytuację jak tutaj. Wiecie co, no musicie odwiedzić koniecznie nasz sklep www.detailingbuls.sklep.pl. Tam na pewno znajdziecie produkty, które wam pomogą w zapobieganiu efektów takie właśnie były na tym samochodzie. I jeżeli chodzi o powłokę ceramiczną na folię, która nie jest dedykowana na folię, a jest tak naprawdę przeznaczona do lakieru, dzisiaj bardzo fajnie, dzisiaj albo wczoraj objaśniłeś to klientowi, jak wygląda położenie powłoki ceramicznej na przykład, nie wiem, z Ultracoata na folię, która jest przeznaczona na lakier.
Kurczę, no to nie jest też tak do końca. Każda powłoka ceramiczna, czy to jest dedykowana do folii, czy jest niededykowana do folii, na pewno będzie trzymać się krócej na tej folii, niż jeżeli na przykład miałaby się trzymać na lakierze. Ze względu na to, że folia jest bardziej elastyczna, po prostu też pod wpływem ciepła temperatury się rozkurcza i rozpręża bardziej niż lakier, dlatego gdzieś jak położymy tą warstwę powłoki ceramicznej, ta warstwa nam zastygnie, usztywni się, no to w przypadku, gdy folia będzie później już pracować, no to niestety ta powłoka nam po prostu spęka i spłynie. Chodzi tutaj o to, że folia ma te właściwości samoregenerujące, a jak nałożymy jedną taflę, mogę powiedzieć szkła, tak troszeczkę brzydko to zabrzmi, ale jak nałożymy taflę szkła, folia zacznie się regenerować, to ta powłoka zacznie pękać i dlatego tak jak powiedziałeś, Mateusz, półtorej roku i tej powłoki może już nie być. Ja bym tutaj raczej gdzieś szedł w kierunku jakichś sealantów czy wosków takich dedykowanych do folii, bądź ewentualnie powłok elastomerowych, bo to wtedy te elastomery tak samo, może nie tak samo, ale podobnie działają właśnie jak folia. Ale najprostszy sposób, po każdym myciu, dobry quick detailer na folię i tak naprawdę mamy spokój. I co jakiś czas wosk. I to najlepiej jakąś hybrydkę albo naturalne. Jest kilku klientów, ja tak jeszcze przedłużę, ale zaraz już przejdziemy do końca. Mamy kilku klientów, którzy mają oklejony samochód tą folią i uwierzcie mi, że to wszystko zależy to jak kto dba o ten samochód, bo biała A5. Zresztą Celica jest też przez nas oklejona, ale ona głównie stacjonuje w Niemczech i jest tam postawiona w Holandii. Jest tam postawiona i stoi praktycznie kilka miesięcy, dlatego też taki stan folii, ale A5, kurde, no ona za każdym razem jak nowa wygląda. Nie mamy chyba nawet odcinka, bo to jeszcze było przed kanałem. Tak, to było przed kanałem, to był początek. To było 3 lata na A5 siedziała folia właśnie taka, teraz już, bo to już z klienta zrobił się nasz kolega, przyjeżdża do nas na kawę i w ogóle. No i teraz sobie sprzedał ją i kupi sobie inną A5, ale przez te 3 lata... Tylko, że gościu jest takie, że dbał o ten samochód. Quick detailery, czyściutki w środku, zadbany z zewnątrz. Zawsze czysto. Cokolwiek się działo, przyjeżdżał, chłopaki, co robicie, bo ja mam taką sprawę, przyjeżdżał, dbaliśmy mu o ten samochód razem z nim. Także długo ta folia się będzie, długo się trzyma i długo się będzie jeszcze trzymać, bo praktycznie jest w stanie nienaruszonym. Tak jak wyglądało auto po aplikacji, po instalacji folii, tak samo wygląda po 3 latach. I robi sporo kilometrów. Ja jeszcze chciałbym wam tylko przypomnieć, że jeśli ten odcinek wydał wam się pomocny, a jeżeli macie folię na samochodzie, to na pewno wydał wam się pomocny. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie nasz kanał i pamiętajcie, tak jak powiedziałem wcześniej, o social media, Facebook, Instagram, miłośników detailingu, jak i również Detailing Bulls. No i co, nie ma co przedłużać, widzimy się w sobotę. Cześć! Cześć!